16 minut po 8 poranek z Telewizją Republika. Wracamy teraz do restauracji, do jedzenia na zewnątrz, a czasem też do jedzenia na wynos. I o tym teraz porozmawiamy z kolejnymi gośćmi. Marek Skubacz, przedsiębiorca gastronomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Maciej Długosz, warszawski restaurator. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie mieliśmy obrazki sprzed tygodnia, gdy ludzie, czekając na to luzowanie obostrzeń, zasiedli w ogródkach restauracyjnych, knajpianych, rozmaitych już po północy, czyli kiedy formalnie przepis zaczął obowiązywać o tym, że można pójść do restauracji czy do baru. Czy ta euforia cały czas trwa, czy rzeczywiście klienci no, spragnieni tego, żeby pobyć ze sobą razem, żeby zjeść na mieście, no, przychodzą w nadmiarze, oczywiście w takim nadmiarze, który można obsłużyć, bo wiadomo, że obostrzenia cały czas są i tylko ogródki na razie otwarte. Ale czy rzeczywiście klienci wrócili? Tak, jeżeli chodzi o powrót klientów, to jest on znaczący. No my nie możemy narzekać na ten brak klientów. Widać, że ludziom przez ten cały okres, tych ponad pół roku, brakowało takiej możliwości wyjścia gdzieś, żeby siąść, zjeść na miejscu, niż tylko zamawianie do domu jedzenia. Mhm. Jak to wygląda w Pana obserwacjach? To jest tak, że no my dostarczamy restauracjom strony internetowe z zamawianiem online. Także my to bardzo wyraźnie widzimy, bo jest spadek rzędu 10% w zamówieniach online. Także wyraźnie widać, że jest taki moment, że klienci no, chcą się spotkać w restauracji, chcą zjeść na miejscu. No i w tej chwili troszkę odpuścili zamawianie online. No właśnie, jak wyglądało to zamawianie online w czasie lockdownu? Czy było też takie zjawisko, że klienci mają swoją ulubioną restaurację, mają swoje ulubione dania, nie tylko chcieli zjeść po prostu, ale też chcieli jakoś pomóc, utrzymać się danym placówkom na rynku? Tak, tak. Ten okres pandemii no, wyraźnie spopularyzował zamawianie online, także i to zarówno wśród klientów, jak i restauratorów. Tak? Mamy takie przypadki, że restaurator z dnia na dzień uruchamiał zamawianie online i to z dużym sukcesem. Tak? Ale moja obserwacja jest taka, że jeżeli restauracja była znana, miała silną markę, była duża świadomość marki, to z dnia na dzień z kopyta ruszały dostawy. Także ja mam takie obserwacje. Panie Macieju, musiał pan jakoś specjalnie dbać o tych swoich stałych klientów w czasie pandemii, czy po prostu oni i tak byli? I tak byli. Jednak uczciwie powiem, że no dużo tych też stałych klientów gdzieś tam zamawia nie bezpośrednio, tylko przez agregaty, tak? Czyli portale zewnętrzne stworzone specjalnie do tego, żeby zamawiać jedzenie, no, które mają silną markę, silne reklamy, tutaj bardzo duże kwoty na marketing wkładają. No i nie ukrywam, że jest to troszeczkę problem, nie tylko no, dla mnie, ale też i dla... Troszkę mamy problem z połączeniem, jak widzę. Może zaraz uda nam się wrócić do rozmowy. Ja panów cały czas słyszę. Tak, wiem, to proszę jeszcze raz powiedzieć, na czym polega ten problem, o którym pan mówi? Znaczy problem polega na tym, że są duże agregaty, tak, portale, które są stworzone do zamawiania jedzenia. No i tak powiem szczerze, jeżeli chodzi o podejście niektórych portali, tak, do restauratorów, no nie jest tak, jakie powinno być, to po pierwsze, a po drugie jakby więź klientów, którzy zamawiają przez te portale jest bardzo mocna, tak, i klienci są bardzo nastawieni właśnie, żeby zamawiać przez te portale, niekoniecznie bezpośrednio i tak, i to nie jest tylko i wyłącznie nasz problem, tylko no, problem większości branży, tak, która płaci bardzo wysokie prowizje przez to. No właśnie, pan mówi o problemie, ale to przecież te portale też zapewniają wam dodatkowych klientów. Zapewniają i nie zapewniają. W momencie, kiedy wyłączamy takie portale, tak, kiedy mamy na przykład zbyt dużą ilość zamówień w danej chwili, kiedy po prostu specjalnie wyłączamy, żeby ich nie było za dużo, tak, żeby klienci nie czekali, wtedy bardzo dużo jest wtedy telefonów bezpośrednich, zamówień bezpośrednio w lokalu, tak, więc jakby klienci są zarówno przyzwyczajeni do swojej marki, której chcą zamówić, jak i do tej marki tego agregatu, czyli portalu, w którym zamówią. I w momencie, kiedy nie mają możliwości, gości,
No dobrze, ale nie ma chyba obowiązku korzystania z takich portali, z tego co pan mówi, a mówiąc też o wysokich prowizjach płaconych tym portalom, to może opłaca się obejść bez nich. No właśnie z tymi portalami jest inny troszkę problem, a mianowicie to jest tak jak troszkę z wyszukiwarką Google, tak? Jest na... No mamy cały czas problem. Są na tyle mocne marketingowo, że ciężko tutaj po prostu trafić do podświadomości klientów, żeby ich jakby uświadomić w pełni do tego, żeby bezpośrednio zamawiali jedzenie w lokalach. Panie Marku, jak pan widzi taki bilans zysków i strat przy korzystaniu z takich, jak to fachowo tu określamy, agregatów zewnętrznych? Mm-hmm. No, to jest trochę tak, że współpraca z tymi portalami to jest takie troszkę małżeństwo z rozsądku, tak? Trzeba być razem, ale radości, seksu nie ma, tak? Także tak to generalnie wygląda. Generalnie chodzi o to, że restauracja jest zainteresowana tym, żeby klient kupował bezpośrednio w lokalu przy jak najmniejszej prowizji. Natomiast portalom zależy, żeby klient kupował przez portal, czyli żeby unikał bezpośrednio restauracji, no i żeby płacił jak najwyższą prowizję. Także tak naprawdę z większego obrazka to ta współpraca jest dosyć iluzoryczna. Tak? Raczej chodzi o to, żeby portale dostarczają marketing, robią marketing restauracji i to jest ewidentny plus. Natomiast bardzo wysokie prowizje i odcięcie klienta, odcięcie restauracji od klienta, uważam, że to jest olbrzymie zagrożenie dla restauracji. Zresztą my to widzimy po sobie. Mamy przykłady restauratorów, którzy kiedy już zbudowali swoją markę, po prostu wypisują się z portali i unikają korzystania z portali. A czy korzyścią nie była też kwestia dowozu? No chyba nie wszystkim restauracjom chce się bawić w dostarczanie gdzieś na zewnątrz potraw. Znaczy to jest tak, że tu są jakby, trzeba rozgraniczyć, bo my w tej chwili obsługujemy około 5000 restauracji korzysta z naszej usługi i to były przede wszystkim to są restauracje, które mają swoich kurierów, także oni tych aplikacji typu Pyszne, Uber Eats, Wolt nie potrzebują ze względu na usługę transportu, na usługę kuriera, bo mają swoich kurierów. Natomiast rzeczywiście dla restauracji, które nie świadczyły dostawy, które były skupione tylko i wyłącznie na konsumpcji, oferta sprzedaży z dostawą była atrakcyjna. Natomiast prowizja rzędu 35%, 40%, to są koszty, to są prowizje dobijające restauracje, ale to nie jest problem tylko w Polsce. To samo jest w Stanach Zjednoczonych, to jest w innych krajach. W Stanach Zjednoczonych w niektórych miastach w czasie pandemii władze zakazały wyższej prowizji niż 15%. Mhm. Pojawiły się też takie informacje, że jeden z portali wręcz za takim niby cichym przyzwoleniem, a być może wbrew nawet restauracjom, tworzy bliźniacze strony internetowe, które mają podobną nazwę, podobny wygląd i de facto odnoszą się do potraw tej restauracji, ale jednak próbują coś tam trochę ugrać na boku. Jak wygląda ten proceder? To jest tak. Ja znam tą historię już od co najmniej 2015 roku, bo wtedy zaczęliśmy tworzyć strony internetowe dla restauracji, i zaczęliśmy się na spotykać w internecie strony robione przez portal pyszne.pl. Kiedyś była jeszcze portal Pizza Portal. I te firmy tworzyły strony udające stronę restauracji, tak? Czyli tak naprawdę wprowadzały w błąd klienta. Klient widział logo, teksty były pisane w pierwszej osobie. Czyli myślał, że kontaktuje się klient po prostu bezpośrednio z restauracją. Tak, dokładnie tak. Ewidentnie było wprowadzanie w błąd klienta. I co się działo? Klient kupując na takiej stronie myśli, że kupuje w restauracji, zostawia swoje dane w portalu,
jeżeli zostawi zgodę marketingową, no to praktycznie traci restauracja klienta, dlatego że od razu rusza machina marketingowa, rabaty rzędu 10-25 zł, pod warunkiem, że kupisz w portalu w dowolnej restauracji, tak? Mhm. No i typowe warunkowanie. Panie Macieju, bo pan miał też doświadczenie z takim sposobem zdobywania klientów. Rzeczniczka tej platformy pyszne.pl mówi, że Pyszne korzysta z dostępnych narzędzi optymalizacyjnych w internecie, co jest nakierowane na pozyskanie jak największej ilości dodatkowych zamówień dla restauracji, ale też dodaje, że każda restauracja przy podpisywaniu umowy sama decyduje, czy zgadza się na uruchomienie mini-sajtu, czyli domyślam się właśnie tu takich bliźniaczych stron internetowych. Czy to tak było rzeczywiście? W praktyce wygląda tak. Podpisując umowę, dostajemy umowę, która zawiera jedną, dwie strony i nic nie jest. Znów pana nie słyszymy. Tam zawarte żadna informacja. Ja cały czas słyszę. Nie wiem, czy mnie panowie słyszą. Tak, to proszę kontynuować. Nie wiem, czy w regulaminie dwa lata temu był taki zapis o możliwości tworzenia takiego mini-sajtu. Nie przypominam sobie. W każdym razie, co najciekawsze, regulamin może być zmieniany w trakcie trwania umowy bez akceptacji restauratora. I to jest jakby tutaj najbardziej sporna rzecz, no bo tak naprawdę w regulaminie mogłoby zostać zawarte dosłownie wszystko, co taki duży portal chce. To po pierwsze. Po drugie, portal bronił się tym, że niby w regulaminie gdzieś tam jest taki zapis, że mogą otworzyć sobie takiego mini-sajta. Tylko ciekawa jest rzecz taka, że tydzień temu ponad utworzyli drugiego mini-sajta, mimo że przy pierwszym razie, kiedy wprost bardzo głośno gdzieś tę sprawę udało nam się rozpromować, wyraziliśmy niechęć do tworzenia takich stron, nie tylko ja, ale i mnóstwo innych restauratorów, a mimo to pyszne.pl po raz drugi stworzyło taką stronę. W momencie, kiedy się skontaktowałem z nimi po raz drugi, uzyskałem informację, że no, przez błąd, tak? Że przez błąd utworzyli po raz drugi stronę. No, ciekawa rzecz, jak można przez błąd utworzyć komuś stronę w internecie. Mi jakoś przez błąd nigdy nie udało się strony w internecie utworzyć ani sobie, ani nikomu innemu, więc no jest to oczywiście takie usprawiedliwianie się. Sprawę zgłosiłem do UOKiK-u, jednak no niestety UOKiK nie odpowiedział mi wciąż na moje zgłoszenie. Kontaktowałem się z nim telefonicznie. Niestety odzew jest żaden, tak? Więc tutaj niestety urząd nie stoi po stronie restauratorów i no i gdzieś nie rozpatrzył tej sprawy, tak? Albo nawet nie spróbował, bo jeżeli minęło już półtorej czy dwa miesiące od naszego zgłoszenia, to nie otrzymaliśmy nawet żadnej informacji zwrotnej. Mhm. Zostawmy już ten temat. Na razie jeszcze na koniec chciałem zapytać o problemy inne trochę, być może dla klientów, bo pojawiły się takie głosy, że ceny w restauracjach rosną. W menu na karcie może być nawet o 20% wyższa cena. Czy to jest taka chęć lokali, żeby no trochę podreperować ten mocno nadszarpnięty budżet lockdownem? Czy to są rzeczy obiektywne, bo mówi się też o tym, że po prostu podrożały na przykład warzywa? Nie, myślę, że to jest troszeczkę przez niektórych przynajmniej restauratorów lekko wykorzystywane. No, oczywiście ceny gdzieś tam poszły w górę, jest inflacja, każdy o tym wie. My przez 3 lata działalności podnieśliśmy 2 razy cenę o złotówkę, więc no nie jest to nawet 5%, tak, więc czy w skali tych 3 lat, tak, mimo że te ceny poszły gdzieś w górę, tak, więc tutaj myślę, że podnoszenie o 20 czy 30%, jak nieraz gdzieś czytamy na portalach informacyjnych, no jest troszkę sztucznym podbijaniem cen, no i oczywiście chęcią odbicia przez niektórych restauratorów tego, co stracili, tak, i no tutaj już jest kwestia dla klientów jakby rozpatrzenia, czy to rozumieją, czy nie. No z jednej strony oczywiście trzeba zrozumieć takich restauratorów też, no bo jeżeli ktoś miał lokal stacjonarny i przez ponad pół roku musiał opłacać czynsze pracowników i nie mógł w ogóle świadczyć swoich usług, no, no to jest troszeczkę usprawiedliwione. Jednak z drugiej strony, no, czy 30% jest okej, no to już zostawiam jakby do oceny każdego z Państwa. A drugi problem, podobno brakuje rąk do pracy, że wiele osób odeszło i teraz, gdy trzeba się otworzyć, a być może niedługo czeka już otwarcie taką pełną parą z kuchni oczywiście, no po prostu ludzi na rynku nie ma. No my na szczęście tego problemu nie mamy, chociaż widzimy na grupach zrzeszających restauratorów, ludzi pracujących w branży, że faktycznie ten niedobór w branży powstał i bardzo dużo ludzi się przebranżowiło i zmieniło swój zawód z gastronomii na jakiekolwiek inne, podobno 200 tysięcy nawet, tak mówią statystyki i osoby, które gdzieś to zliczają. No my na szczęście tego problemu nie mamy, utrzymaliśmy skład, który pracuje z nami długo, więc tutaj możemy się najbardziej cieszyć z tego, że te osoby są.
No właśnie, młodzi ludzie, którzy się przebranżowili, którzy pracowali w restauracjach, w barach, ponoć no, boją się po prostu takiego falowego zamykania gospodarki, kolejnego lockdownu. Czy teraz, gdy wydaje się, że z tą trzecią falą już no, prawie wygraliśmy epidemię, czy w panach jest cały czas ta obawa, że tutaj jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć? Panie Marku, jak to wygląda w gastronomii? Znaczy, ja powiem tak, ja jeszcze tylko króciutko jeszcze do sprawy ceny odniosę, dlatego że my dostarczamy restauratorom, czy przez nasz system, z którego restauratorzy korzystają, przychodzi około 500 000 zamówień miesięcznie. I to, co jest ciekawe, że wartość koszyka była rzędu 56 zł, teraz urosła do 58 zł, także... Wartość koszyka, cena, czyli takie jedno zamówienie dla kogoś, tak? Taka średnia wartość zamówienia, można powiedzieć, tak? Czyli to pokazuje, że ta cena zmieniła się w sposób nieznaczny, tak? Czyli ja bym tutaj nie upatrywał jakichś istotnych zmian, tak? Jeżeli chodzi o cenę. Natomiast no, jeżeli chodzi o sytuację na rynku, to my jesteśmy spółką technologiczną, dostarczamy system, także trudno mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pracowników i czy będą wracali, czy... No, spodziewam się troszkę obawy, tak? Jeżeli mówi się o czwartej fali, no to jednak, jeżeli ktoś już ma pracę, no to może mieć obawę, prawda? No zobaczymy, co będzie z tymi falami. A czy jest jakiś taki wniosek, który można wyciągnąć z tej nagłej sytuacji, jaka się zdarzyła na świecie, czyli z lockdownu, tak żeby no, branża gastronomiczna łagodniej przez ewentualne kolejne fale mogła przechodzić? No, z mojej strony tutaj tendencja dostarczania jedzenia już przed lockdownem była bardzo silna. Tak? No tak, widzieliśmy tych ludzi z dużymi plecakami, którzy po mieście dokładnie tak jeździli. To eksplodowało. To sobie trzeba wyraźnie powiedzieć, że dostarczanie jedzenia, ta usługa eksplodowała i ona tylko przyspieszyła. Tak? I to się na pewno utrzyma. Także to jest jakby moja pierwsza obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że no, ja powiem, że my w ciągu 2 tygodni marca zeszłego roku, kiedy lockdown się zaczął, uruchomiliśmy 300 usług, tak? 300 stron internetowych dla nowych restauratorów. I ta tendencja oczywiście nie jest już tak duża, ale jest dalej bardzo silna. Restauratorzy zrozumieli, że silna marka, internet, własna strona, zamawianie online, dostawa. Nie ma wątpliwości. To w pana interesie życzę, żeby ta branża się rozwijała, natomiast no, w interesie nas wszystkich jest, żebyśmy jednak wrócili też masowo do restauracji, spotkali się tam ze znajomymi czy z rodzinami na obiad niedzielny. Mogli sobie pójść. Pan Marek Skubacz i Maciej Długosz, działający w branży gastronomicznej, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale my w temacie luzowania obostrzeń pozostajemy. Mieliśmy solaria, mieliśmy restauracje i bary, a przed nami kina, galerie i filharmonie i teatry. To za kilka minut, a wcześniej dobra książka, którą polecimy państwu. Adam Borowski będzie naszym gościem za chwilę.